Milewski. W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie oraz Grajewskiego Centrum Kultury mamy zaszczyt powitać Państwa na koncercie wiosennym Grajewskiej Orkiestry Dętej OSP. Koncert rozpoczął kwintet orkiestry utworami. Pierwszy to był, nosił tytuł Trompet Wolontary Jeremiasza Clarka, a drugi to był taniec węgierski numer 5 Jana Bramsa, ale chyba Państwo zgadliście, także może niepotrzebnie o tym mówię. A zagrali dla Państwa Tadeusz Srebrowski, tuba, Wiesław Gajdziński, saxhorn, Piotr Zalewski, puzon oraz trąbki Grzegorz Karpowicz i Emil Walencik. Jak zapowiadaliśmy w grudniu, podczas ostatniego koncertu, 4 grudnia, przypominam, że się odbył taki koncert, orkiestra zechce się Państwu zaprezentować parę razy w tym roku. Jest to pierwszy koncert wiosenny właśnie dzisiaj. Dziękujemy serdecznie Państwu za przyjęcie zaproszenia i witamy wszystkich Państwa, a w szczególności mam przyjemność powitać Panią Alicję Rutkowską, wicestarostę grajewskiego. Specjalista od przepisu, przeciwpożarowy. Szanowni Państwo, przyszliście Państwo na koncert wiosenny. Mam nadzieję, że tym koncertem przywołamy wiosnę, która wielkimi krokami do nas tutaj pewnie zbliża. Ja mam taką wielką nadzieję. I skończą się już te deszcze i te szare dnie. I wreszcie zaświeci piękne słońce, a nasza orkiestra myślę, że nam w tym pomoże przywołać te piękne dnie, gdyż grają wspaniale. A za chwilę usłyszą Państwo instant koncert Harolda Waltersa oraz przepiękny utwór Can You Feel the Love Tonight z filmu Król Lew. Zapraszam. Także ogromne brawa dla pana Ryszarda, jeszcze raz. Ale w orkiestrze są też instruktorzy, szanowni państwo. Na czym polega ich praca? Instruktorzy jako muzycy czynnie uczestniczą w próbach i koncertach orkiestry.
Zajęcia w orkiestrze prowadzone są przez nich w sposób indywidualny i grupowy. Oprócz podnoszenia poziomu artystycznego zespołu, mają one...
Dzień z tamtą kobietą, chleb na pół.